Bartek, na początku chciałem Cię spytać o chyba krótki, ale bardzo intensywny obóz w Szczyrku. Krótki, ale intensywny i tyle nam wystarczyło, żeby fajnie spędzić kilka dni, fajnie się zintegrować, trochę potrenować. Wiadomo, takie było założenie też, że no raczej wszyscy się przygotowujemy indywidualnie, więc tam tutaj trener nie chciał nikomu wchodzić, że tak powiem, w drogę, żeby tam coś zmieniać, ale byliśmy na spacerach, na wycieczkach po górach, jakieś bieganie, basen, wspólny sauna, więc tyle, wspólne posiłki i to tak naprawdę pomaga w takich lepszych relacjach. Tak jak mówisz, jako zawodnicy przygotowujecie się raczej indywidualnie do sezonu, więc chciałem zapytać, jak to wyglądało u Ciebie? Wiemy, że miałeś już pierwsze jazdy na takim, można powiedzieć, trochę mini, ale też zwyczajnym torze. Tak jest. Oprócz tego, że tą zimę trzeba przepracować na sali i przygotować się kondycyjnie do sezonu, ale prawda jest taka, że wsiada się na motocykl i nagle się odzywają inne mięśnie niż te, nad którymi się pracowało na sali, ale mimo wszystko tą zimę trzeba przepracować, żeby być wytrzymałym, żeby trenować refleks, szybkość i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego mi bardzo zależało, żeby jak najwcześniej wsiąść na motocykl, żeby się rozjechać, żeby pojeździć, żeby popróbować jakieś tam nowe rozwiązania. Co prawda na minim torze jest ciężej to wszystko tam, że tak powiem, sprawdzić, ale pojeździć można, usiąść można na motocyklu, potrenować jakieś starty czy tam inne rzeczy, więc ja wykorzystałem pogodę i te warunki, które mam niedaleko po prostu swojego domu i pojechałem na minitor. Pierwsza kolejka coraz bliżej, zmierzymy się z Unią Leszno. W jednym z wywiadów mówię, że ten terminarz jest bardzo zbliżony, ale chciałem zapytać coś innego. Czy to pierwsze spotkanie z Unią Leszno to będzie taka idealna okazja trochę do rewanżu za ten ostatni sezon? No, szczerze mówiąc, tak bardziej po prostu do tego sezonu podchodzę spokojniej niż w zeszłym. Gdzieś tam sobie ja nie do końca poradziłem w zeszłym sezonie i liczę na to, że po prostu będzie lepiej. Nie szykuję się tu na żadne rewanże, po prostu są mecze ekstraligowe. Jeżdżę teraz dla Włókniarza Częstochowa i zrobię po prostu wszystko, co w mojej mocy, żeby drużyna z Częstochowy wygrała, czyli drużyna, dla której teraz się ścigam. A tu jakieś rewanże, no to jest po prostu sport i trzeba dać siebie wszystko, reprezentować nie tylko klub, ale swoje nazwisko. I na koniec chciałbym Cię zapytać o nowy kevlar. Gościliśmy dzisiaj Kanal Plus. Jak on Tobie jako zawodnikowi się podoba? Czy jest lepszy od zeszłorocznego, czy raczej nie przywiązujesz do tego uwagi? Za wiele on się nie zmienił od zeszłorocznego. Mi się podoba. Ważne, żeby te kevlary jeździły z przodu. Dzięki bardzo. Dziękuję.